Cześć! Witam Was w kolejnym filmie instruktażowym w naszym kursie stomatologicznym. Dzisiaj omówimy opracowanie i wypełnienie ubytku. Zapraszam do oglądania. Potrzebne nam będą trenażer, wiertła i gumki polerskie, waciki, podstawowe narzędzia stomatologiczne, lusterko, nakładacz, penseta, zgłębnik, materiał do wypełniania kompozyt, latarka UV, mikrosilnik z kątnicą. Po diagnozie i zaplanowaniu leczenia możemy przejść do opracowania ubytku. Zaizoluj pole. Otwieramy ubytek. Usuwamy zębinę próchnicową. Nadajemy mu zarys i kształt. Opracowujemy brzegi. W zależności od rodzaju i rozległości ubytku wybieramy materiał do wypełnienia. My użyjemy kompozytu. Jeżeli wypełniamy ubytek kompozytem, to należy zastosować system adhezyjny. Koniecznie zapoznaj się z rodzajem systemu adhezyjnego i sposobem stosowania. Następnie wymień mokry wałeczek na nowy. W zależności od rozległości i kształtu ubytku, dobierz odpowiednią metodę odbudowy. Po polimeryzacji sprawdź szczelność i przeprowadź korektę zgryzową za pomocą kalki. Wypoleruj wypełnienie. Wiesz już, jak wykonać opracowanie i wypełnienie ubytku krok po kroku. W naszych kolejnych filmach dowiesz się, jak założyć szwy chirurgiczne w obrębie jamy ustnej. Do dzieła!